Witam serdecznie zodiakalne bliźnięta z horoskopem na tydzień. Sprawdzimy sobie energię poszczególnych dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli, a później kartę na pracę i na miłość. Najpierw zobaczmy, jaki to będzie tydzień bliźnięta. Poniedziałek, poniedziałek, wtorek, środa dla bliźniąt. Czwartek, piątek, sobota i niedziela. Na samym początku tygodnia robicie sobie plan, żeby ruszyć do przodu. Tutaj macie szóstkę mieczy. To znaczy, myślicie w związku z swoim myśleniem, może zaczniecie jednak sobie układać coś. Jak to zrobić, żeby obrać w życiu nowy kurs, inny, inną drogę, inną drogą pójść, zostawić jakieś problemy za sobą, czujecie, że musicie coś zmienić po prostu? Jest to zmiana oczywiście na korzyść, ponieważ w karcie poprzedzającej była to piątka mieczy, gdzie naprawdę był ten konflikt potężny, dlatego tutaj przy szóstce planujesz sobie. Obrać jakby nową strategię, żeby dojść do tego, czego pragniesz, inną drogą. Widocznie tamta droga była niewłaściwa. Podjąłeś błędne decyzje, lub osoby, które były w Twoim otoczeniu, sprawiły właśnie, że miałeś takie sytuacje trudne. I od poniedziałku zaczynasz myśleć, żeby zrobić to inaczej. Nie masz do końca. Planu, celu, do którego idziesz, tylko wiesz, że musisz coś zostawić. To znaczy, to są takie zalążki, myśli. Wiesz, że musisz coś zrobić, jeszcze nie do końca masz pełen obraz tego, ale przynajmniej świadomość, że musisz coś opuścić, tak? Wybrać jakiś kierunek, ruszyć. To już jest dobrze. Wtorek. Są przemyślenia. Mamy tutaj kartę pustelnika, to znaczy, że większość, może większość dnia spędzisz w ciszy, w samotności. Nie jest to karta za bardzo towarzyska. To, co bliźnięta lubią otaczać się wianuszkiem ludzi, tak? Śmiech, gwar, rozmowy. Akurat to nie będzie taki dzień. Będziesz miał tutaj e, chwilę na, może, podsumowanie swojego działania. Może życia, nawet całego. Czy to będzie Twoja decyzja? Tak, także nie musisz się przyjmować, że zostaniesz opuszczony, zostawiony sam sobie na pastwę losu. Nie, ponieważ jeżeli to jest karta pustelnika, to jest tylko Twoja decyzja, żeby zrobić krok od otoczenia do tyłu, czy tam w bok i pobyć samemu. Ze swoimi odczuciami, przemyśleniami. Także twoja dojrzała decyzja, dorosła, postanawiasz tego dnia może nigdzie nie wychodzić, zostać sam z sobą. To jest, to jest takie rozrażnienie, jeżeli ktoś chce z tobą być, puka do ciebie, dzwoni. Możesz być też poddenerwowany, bo naprawdę masz ochotę pobyć sam. Ktoś, pamiętacie w mitologii, jak ja mówiłam, że to było tak, że jak pustelnik szedł na to swoją pustelnię, to za nim szedł głupiec i on chciał tak jakby przy nim pobyć, a pustelnik do niego mówi, że nie po to wyszłem sam w tą drogę swojego życia, żebyś teraz za mną szedł. Znajdź sobie swój własny ogień, pogrzej przy własnym się ogniu, nie idź za mną. Był nawet poddenerwowany, dlatego tego dnia możecie poddenerwowani być, jeżeli jakaś osoba będzie coś od Was chciała. Może to być jakaś osoba konkretna. Środa dla bliźniąt, z środa dalej widzicie, myślicie. Ja tak widzę, że w tygodniu dużo myślicie, tak szczerze, zobaczcie. Jeżeli nie będzie to Wasza energia w środę, to możecie mieć do czynienia z mężczyzną, który jest w obejściu dość chłodny, ale to jest dobry mężczyzna, inteligentny, także to, co on. Myśli to powie, to co czuje to powie. To jest dobrze, on tam nic nie ubarwia. Z ubarwianiem to on naprawdę ma daleko, ponieważ on w ogóle nie chce nic ubarwiać. On wszystko to, co w głowie, to na języku i po prostu tak mówi. Także w środę możecie mieć do czynienia z nim. Ta rozmowa nie do końca była może by przyjemna, jeśli to jest na przykład osoba dla ciebie bliska, partner czy przyjaciel, czy właśnie ktoś bliski, to nie będzie dość sympatyczna rozmowa. Ale jeśli to jest jakaś osoba z urzędu, będziesz coś załatwiać, to jest normalnie, ponieważ no, osoba, która świadczy jakieś usługi, ma być, powinna być w takiej energii. Ona nie ma do nas się szczerzyć i uśmiechać, tylko ona ma mówić konkrety. Dlatego tutaj w środę może być jakaś rozmowa z tym panem. Czwartek, Czwartek chcecie podjąć jakieś działania, tylko troszeczkę tutaj macie asmieczy, trochę się boicie. Wiecie, czego się boicie w czwartek. Co będzie, jeśli zadecydujesz na przykład tak i tak? Boisz się, co ci przyniesie los, co ci przyniesie przyszłość, ponieważ w tej karcie jest bardzo dużo lęku, także chciałoby się coś zrobić. Odciąć się można od czego, czegoś, ale jednak bliźnięta, bliźnięta boją się i przez to obawy możecie nie podjąć tej decyzji, z którą tutaj dojrzewacie. Właśnie w czwartek. Także dobrze by było zapoznać się z całą sytuacją i dlaczego jest coś, czego się boisz. Może w ogóle boisz się niespodzianek, niepewności. Chciałbyś wiedzieć, co będzie, jeśli zrobisz to, to i to. A no nie zawsze jesteśmy w stanie wiedzieć i może to Cię powstrzymuje, bo niestety nie będziesz wiedzieć, co stanie się, jeśli poczynisz pewne działania. I tutaj mamy piątek, po czwartku przychodzi. Tak, jak z, z reguły. <grafię> e, tak, to mamy pazia, mieczy. Dalej jest tutaj jakieś kombinowanie, myślenie. Nad czym Wy tu tak cały tydzień myślicie, od poniedziałku do piątku, to ciekawe. Czy to jest chodzi o jakąś nie do końca dobrą relację? E, czy to Twoje miejsce, w którym teraz jesteś, nie do końca Ci się podoba? czy to coś z pracą, no ale jak sami widzicie, macie od poniedziałku do piątku myśli, myśli to raczej są twoje w głowie, nie dzielisz się prawdopodobnie z nikim tymi myślami coś tu próbujesz rozwikłać ale jeżeli sam sobie z tym nie poradzisz może trzeba będzie kogoś o to spytać, wiesz bo widzę, że gryziesz się z tym z sobota przychodzi spokój w piątek kończysz pracę, sobota odpoczywasz, jest spokój to jest tylko tak żart, ale zobaczcie, jest karta umiarkowanie, jest spokojnie, także wyciszenie, harmonia, bardzo dobry czas na odpoczynek po takim napięciu. Niedziela prawdopodobnie ktoś pomoże Ci w czymś, to jest pomoc naprawdę z, z dobroci serca, bezinteresowna w niedzielę, ta osoba nic nie będzie od Ciebie chciała. To jest błędne, jak czasami ktoś. Dziś ostatnio słyszałam na TikToku, ktoś rozłożył tą kartę. Mi tam coś się przywijało, akurat zobaczyłam tą kartę, i ktoś powiedział, że dostanie ktoś pożyczkę. Ja rozumiem, że można tarot różnie interpretować, ale jednak. O, zgasła latarnia! <grytania> ale jednak to nie jest karta zwrotu. Dostajemy coś za darmo. To ona była z takim zamysłem jakby stworzona. To nie jest karta, że ktoś ci coś pożycza i to masz oddać. Ktoś ci daje, daje. Dlatego tutaj dostaniecie coś. No, w niektórych wypadkach może być tak, że po prostu ktoś do ciebie przyjdzie, będzie coś od ciebie chciał, ale to będzie robił takie szerokowe kocie oczy, żebyś ty się domyślił raczej. To trzeba się domyślić, że tej osobie trzeba pomóc. No i bliźnięta zobaczymy. Energia pracy. Energia pracy, macie fajną energię do działania, możecie coś naprawdę fajnego zacząć tworzyć, tylko nie powstrzymujcie, nie gaście tego przepływu tej energii. To tak, jakby wam pomysły zamiast w głowie, to paliły się w rączkach, chciałoby się coś robić, manualnie coś działać, także pracy energia jest fajna, świeże pomysły. Może te pomysły dlatego są w głowie u ciebie, co mógłbyś zrobić, na przykład w sprawach zawodowych, ale boisz się boisz się zostawić swoją bezpieczną jakąś tam przestrzeń i boisz się tej może zmiany w miłości u bliźniąt w miłości jest brak zaufania także tutaj prawdopodobnie będziecie podważać słowa partnera, jeżeli macie w takiej energii nie jest w ogóle nawet nie ma żadnej szansy, żeby kogoś poznać do związku a w związku jest ciężko, bo jeżeli sobie nie ufamy sprawdzamy siebie no to nie jest za przyjemnie, prawda? powinno być zaufanie, wtedy jest, przychodzi ten spokój. W miłości, średnio, ciekawie, ale, z, ale bardzo macie ciekawy tydzień, bo y, widzę, że układacie sobie jakiś plan w głowie. Jestem ciekawa tego waszego planu, także dajcie mi znać. E, dziękuję Wam bardzo serdecznie za lajki, komentarze, za Waszą obecność. Trzymajcie się i miejcie naprawdę naprawdę super czas. Buziaczki, pa!